Rada Inicjatyw Polsko-Polonijnych, nasze kolejne spotkanie, pierwsze po świętach. Witam panowie bardzo serdecznie. Z najdalsza przybył do nas pan Marek Wolski, Niemcy. Witaj Marku. Pan inżynier Krzysztof Tytko. Ale pewnie ktoś się jeszcze dołączy. Tak, tak. Pan inżynier Krzysztof Tytko, Bogdan Bizdoń. No i jest z nami bez kamery też prezes Wojciech Dobrzyński. Witamy cię Wojtku. Cześć, przewodniczący rady, nie prezes. A dobrze, ale dla mnie wszyscy tutaj prezesi, prawda? Bo same ważne osoby są zawsze. Ile osób, tyle tematów. Także będziemy mieli dzisiaj o czym porozmawiać i wypracować kolejne rozwiązania, a przynajmniej nasze spotkanie może się przyczynić do zmoderowania, wpłynięcia na jakieś decyzje, które mogą być ważne dla naszego państwa. Takie mam przeświadczenie. Panowie, dzisiejszy temat to jest wolność mediów, ale zanim do tego dojdziemy, to powiedzcie, co przygotowaliście na dzisiaj, jakie wystąpienia, nad czym się pochylimy. Krzysztofie. No ja chciałem 5 czy 10 minut powiedzieć, bo jestem troszkę sfrustrowany tą całą sytuacją, jeśli chodzi o konsekwencje działania i jeśli chodzi o umiejętność wybrania priorytetów, nad którymi należy się pochylić i na które trzeba bezwzględnie załatwiać. No, ja ciągle wracam do metody Pareto, 20% spraw załatwia 80% problemu i ciągle jakby chciałbym, ażeby większość tego społeczeństwa albo tego świadomego społeczeństwa skupiło się wokół tych problemów, które są te 20%, które stanowią te 80% rozwiążą nasze problemy. I jeszcze, wracam jeszcze raz. Jeśli byśmy zapewnili bezpieczeństwo monetarne, czyli suwerenność monetarną, jeśli byśmy zapewnili bezpieczeństwo energetyczne, jeśli byśmy zapewnili bezpieczeństwo żywnościowe, jeśli byśmy jeszcze dodali tego bezpieczeństwo zdrowotne i wszystko to w oparciu o zasoby naturalne, czyli te 5 punktów, no to mamy załatwione 95% problemu. Ja to już powtarzam i będę to cały czas powtarzał. Myśmy się powinni wszyscy skupić, opracować program dotyczący tych 5 punktów, bo one jakby obejmują już całe spektrum spraw i tylko dążyć do tego, żeby w końcu doprowadzić do referendum w tych kwestiach, bo szybkimi krokami nadchodzi pełna kolonizacja kraju. Dzisiaj, jeśli mówimy o kapitalizmie, można mówić o zwykłym kapitalizmie, można mówić o kapitalizmie społecznym, można mówić o kapitalizmie państwowym, a najważniejszy dzisiaj jest kapitalizm korporacyjny, i przeciwko niemu musi powstać kapitalizm społeczny i tutaj się rozgrywa cała walka. Czy zwycięży kapitalizm korporacyjny, bo kapitalizm państwowy to jest tylko narzędziem dla kapitalizmu korporacyjnego. Czy my potrafimy jako społeczeństwo zjednoczyć się wokół tych 5 głównych tematów i doprowadzić do skutecznej walki, albo zwycięży kapitalizm społeczny, czyli uwłaszczenie Polaków na zasobach, na ziemi, na wodzie, na lasach i tak dalej, plus polityka suwerenna, bezwzględnie musi być do tego suwerenna polityka monetarna i wtedy sobie załatwimy bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowotne, albo będziemy krajem skolonizowanym, no i tyle. To jest tyle tytułem wstępu. Wojtek Dobrzyński. Witamy w międzyczasie Ewę Paradzińską. No, witam. Ja chciałbym po pierwsze powiedzieć tak, że w 100% się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof. Właśnie te 5 problemów i zresztą zaczął od kwestii finansowych absolutnie kluczowych. To jest droga do rozwiązania większości problemów.
My również w Instytucie obserwujemy takie zjawisko i przeprowadziliśmy kilka dowodów na ten temat. Mianowicie, jeżeli chce się przejąć kontrolę nad jakimś projektem, przedsięwzięciem, sektorem gospodarczym, gałęzią gospodarczą czy krajem, to przejmuje się kontrolę nad jego właśnie architekturą finansową, nad finansami. Bo to powoduje, że jeżeli się nie ma kontroli nad pieniądzem, to nie ma się kontroli nad gospodarką, nad wolnością gospodarczą, wolnością polityczną. Więc to są rzeczywiście kluczowe rzeczy i my żeśmy ostatnio opublikowali poprawiony ekonomiczny akt konstytucyjny, do którego żeśmy dodali bardzo ważne punkty właśnie dotyczące tych obszarów. Również skonstatowaliśmy, że odbywa się teraz taka dzika festiwal wręcz wyprzedaży strategicznych gałęzi gospodarczych. Ukrywane one są w czasie, że tak powiem, problemami pandemicznymi i sprzedawane są najważniejsze gałęzie absolutnie strategiczne. I my w tym akcie konstytucyjnym na poziomie właśnie rozwiązań konstytucyjnych daliśmy zapis, który uniemożliwia tego typu działania. Od razu zapytam, Wojtku, przepraszam, czy jest możliwość, żebyśmy zrobili w przyszłym tygodniu na przykład spotkanie tutaj w ramach Rady Inicjatyw Polsko-Polonijnych, które by dotyczyło tylko właśnie pieniądza suwerennego, żebyś zreferował? Absolutnie tak, szczególnie, że my będziemy już po konferencji, na którą jedziemy właśnie, a czekaj, bo to jest przyszłą sobotę. Tak. No to my jesteśmy akurat na konferencji pod Krakowem. To będzie pewna kolizja. Wolałbym następną sobotę, bo tam właśnie mamy takie tematy, mogę je króciutko odczytać. Kontrola nad emisją pieniądza, gwarancją suwerenności politycznej i wolności gospodarczej. To będzie mój referat. Będzie referat Piotra, również z Instytutu. Dbałość o dobro wspólne to gwarancja dobrobytu i pomyślności Polaków. Dobro wspólne to to, co Krzysztof właśnie powiedział. To są zasoby, to jest absolutnie dobro wspólne Polaków, które teraz jest prywatyzowane, rozkradane pod żadną opieką. I wreszcie Marek Chodorowski będzie mówił o bestia, problem cywilizacyjny całego świata, bo my to potem już pokazujemy w szerszym aspekcie. Być może ktoś z Państwa czytał książkę, którą żeśmy wydali, Bestia, cywilizacja nad przepaścią, gdzie właśnie pokazany jest ten poziom światowy. A kto wydał książkę? My, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. My ją wydaliśmy, no na pewno wiem, że Marek ją pewnie przeczytał, albo przynajmniej mają, mówię Marku, z Niemiec, nie wiem, czy ktoś jeszcze z panów czytał, ale tam właśnie mówimy o tym bardzo, bardzo szczegółowo i dodatkowo tworzyliśmy w Instytucie projekt z profesorami z Lublina, gdzie robimy dowód, matematyczny dowód na istnienie bestii, ponieważ właśnie pokazujemy, w jaki sposób bestia, posługując się mechanizmami finansowymi, opanowuje świat. Jak tymi środkami przesuwa je na rynki finansowe, w jaki sposób właśnie korumpuje wszystkich przedsiębiorstwa, korporacje itd., itd. I taki przeprowadzamy dowód, ogłosimy go, myślę, już niebawem. I o tym wszystkim tą kolejną sobotę chętnie opowiemy razem. A gdzie jest ta konferencja? Ona będzie online oczywiście. Nie, konferencja będzie nagrywana. My materiały będziemy nagrywać. A będzie live? O właśnie, Marek pokazuje książkę. Live nie wiem, czy będzie, bo ja jadę z kamerą i ja live'u nie robię, tylko nagrywam. Ponieważ ja potem dodaję do tego odpowiednie prezentacje, no, staram się pokazać to jak najlepiej. A Marek pokazuje książkę Bestia, tak, nie wiem, czy panowie widzicie. Tak, jeszcze przydajmy, tak. To jest przez Instytut wydana książka. Tak, po drugie odwróć Marek, to tam widać właśnie znaczek Instytutu, również na pierwszej stronie. Jest tak. Autor pisze, że bez naszego udziału ta książka by nie powstała, nie? Bo żeśmy również mamy pewien wkład również i merytoryczny właśnie w tym obszarze dotyczącym pieniądza. W tej książce też się te kwestie tam znalazły i mają tam swoje miejsce.
To jeśli Bogdan z Krzysztofem za dwa tygodnie nie uda się jeszcze zrobić tej agendy, o której pewnie za chwilę Bogdan powie, to wtedy byśmy zrobili właśnie spotkanie sensu stricto dotyczące pieniądza suwerennego i sprawdzilibyśmy, jak to się łączy właśnie z kwestią zasobów, uwłaszczenia na zasobach naturalnych. A ja jeszcze do Krzysztofa chciałbym jedną rzecz powiedzieć, ponieważ my w ostatnich dniach złożyliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosek, że chcemy wykonywać zawodową działalność lobbyingową jako instytut. Dlaczego? Dlatego, że między innymi z Januszem Zagórskim na ten temat rozmawiałem, z ludźmi, którzy z nimi współpracują, że dużo większe uprawnienia w Sejmie ma lobbysta niż dziennikarz. Dużo więcej może, dużo szybciej reagują na te lobbystyczne działania i nawet mam propozycję do Krzysztofa, bo my jako instytut możemy właśnie udzielać pełnomocnictwa do poszczególnych spraw, bo mówisz, Krzysiek, że właśnie widzisz, że to się strasznie wlecze. Więc być może jako lobbysta, gdzie tam są na przykład krótsze terminy odpowiadania przez poszczególne resorty i to ty możesz sam jako lobbysta formułować takie zapytania, nie musisz się posiłkować posłem, tylko możesz to robić samodzielnie, jeżeli masz właśnie taką delegację, że jesteś lobbystą. Tylko trzeba wyraźnie wskazać, jakiego interesu się tutaj chroni. To my się możemy się dzwonić i porozmawiać, to jak wejdziesz na stronę sejmową i tam właśnie poczytasz o tych lobbystach. Poza tym na przykład ty również tą organizację, no wleciałem teraz głowy, no tą, którą macie do OKOPZN, obywatelski. Też może wystąpić, że będzie lobbystą i też delegować, więc możecie to również zrobić sami, ale ponieważ my już zostaliśmy zarejestrowani, więc absolutnie służymy również, że możemy was upoważnić, kogo tam, czy ciebie Krzysiek, czy kogo tam wskażesz, jeżeli będziecie właśnie w tych sprawach wchodzić, to będziesz miał dodatkowe narzędzie jeszcze, które może warto wykorzystać i to jest jakby kolejny bat na rządzących, żeby ich zmuszać do rychłych i szybkich reakcji czy odpowiedzi. No to porozmawiamy na ten temat. No. Tak. Marku, zanim zaczniemy o wolności mediów. Może jeszcze Wojtek by się ustosunkował do tych zapisów konstytucji odnośnie tych 2/3 budżetu PKB. Ale ty byś to mówił, to może powiedz, o co chodzi, bo mówiłeś to poza wizją, więc żeby ci, co nas oglądają, wiedzieli, o co chodzi, to powiedz problem, a ja ci powiem, jak oni to obchodzą. Dobrze? No proszę państwa, Unia Europejska przygotowuje fundusz odbudowy dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i ten fundusz wynosi około 750 miliardów euro. Warunkiem uruchomienia tego funduszu jest, ażeby wszystkie kraje członkowskie przygotowały krajowe plany odbudowy i suma tych wszystkich krajowych planów odbudowy ma stanowić właśnie tą kwotę 750 miliardów złotych, ale żeby uruchomić tą kwotę, to coś przerwało, tylko u mnie. Poczekamy, żeby uruchomić tą kwotę i tu przerwało. Bogdanie, dasz radę kontynuować? Bogdan, wyłączyłem mikrofon. Halo, Krzysztof dzwoni. Halo? O kurczę, Krzysztofowi prąd wybiło. No tak, o ważnych rzeczach zaczęliśmy rozmawiać. O energetyce. No dobra, to czekamy, okej. Okay. Tak. Dobra, na razie. No. Okej. Okay. No Krzysztofowi prąd wybiło. To znaczy każdy sygnatariusz europejskich powinien przedstawić plan odbudowy i ten plan powinien być zatwierdzony przez parlamenty poszczególnych krajów, no ale to zostało odrzucone w Niemczech i pewnie w Polsce też dyskusja nie
przyjmuje takiego obrotu, jaki Bruksela sobie życzy. No. Ja myślę, że Wojtek... po pierwsze tam się, jeżeli można, po pierwsze tam się daje dużą rolę, a właściwie kluczową rolę Komisji Europejskiej, która to w naszym imieniu będzie się zapożyczać właśnie na tą kwotę. To jest absolutnie kolejną drogą do utraty suwerenności i poza tym to jest kolejny dług do spłacenia. I nawet wysypał się Morawiecki w jednym takim swoim wystąpieniu, że właśnie to tak wygląda, że nie jest to żadna bezwrotna pożyczka, tylko że nas to będzie uzależniać, a potem oczywiście oddamy to, co u nas najcenniejsze, czyli właśnie na przykład złoża. Więc absolutnie jest to nie do przyjęcia propozycja. Natomiast ja mówię troszeczkę jeszcze o czymś innym. Mianowicie oni dwukrotnie obeszli ten zapis konstytucyjny, który właśnie nie pozwala przekroczyć pewnego limitu zadłużenia. Mianowicie po pierwsze różnego rodzaju fundusze, czy drogowe, czy jakieś inne wysyłają poza budżet, tego w budżecie nie widać, w związku z tym pewne pieniądze idą na przykład przez PFR albo przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podobnie zresztą zrobili Węgrzy, powołując specjalną fundację, która została zasilona przez ich bank centralny i to ta fundacja udziela rządowi pożyczek, czyli obeszli ten zakaz konstytucyjny, który oczywiście jest we wszystkich krajach specjalnie wprowadzony, bo to wylobowały wielkie instytucje finansowe, no właśnie po to, żeby państwa nie zadłużały się u własnych obywateli i u własnych banku centralnych, tylko żeby zadłużały się w prywatnych bankach komercyjnych, najczęściej zagranicznych. Po to zostało wprowadzone ten zapis i my oczywiście ten zapis w naszym projekcie ekonomicznym akcie konstytucyjnym absolutnie likwidujemy. Że właśnie, że może się zapożyczać w banku centralnym, że właśnie Rada Polityki Pieniężnej jest po to, żeby pilnować, żeby rząd nie zadłużał się, nie robił na przykład obietnic wyborczych, bo musi to korelować z tak zwanym potencjałem gospodarczym. Nie można zaciągnąć więcej pieniędzy niż jest potencjał gospodarczy danego kraju. I my to zresztą omawiamy, pokazujemy, jak to powinno prawidłowo funkcjonować. Jest opisane to na naszej stronie w takim artykule Uczciwy pieniądz Polaków, gdzie jest właśnie pokazany ten cały mechanizm, jak to powinno prawidłowo funkcjonować. Mamy już Krzysztofa? Krzysztof się... Jeszcze nie mamy, ale mamy Ewę Paradzińską, która myślę, że jest bardzo najlepiej zorientowana w bieżącej sytuacji odnośnie tego głosowania w Sejmie, które miało się odbyć 30 marca, a nie wiadomo, czy się odbyło, albo czy... Nie wiem, Ewo, czy nas słyszysz? Halo? Słyszycie mnie, panowie? Tak, halo. Tak. Słyszymy. Tak. Co witam prawda mieliśmy rozmawiać o mediach, ale tak wyszło spontanicznie, więc jak jesteś przy mikrofonie, to a Krzysztof zniknął, to bardzo bym prosił, żebyś zreferowała sytuację, jaka miała miejsce w Sejmie 30 marca i co w związku z tym może nas czekać w kwietniu, bo wiem, że masz wiedzę na ten temat. Znaczy tak, no niestety nie dane mi było się... No tak. A co się stało? Halo, o właśnie. Chyba mamy jeszcze jednego. Nie, jest już. Gościa. Jeszcze jednego reżysera. No właśnie. Halo Ewo, wróciłaś do nas. No. Halo. Tak, o, teraz cię słyszymy i widzimy. To zostanę chyba w tym miejscu tutaj, przy tej choineczce. Tak. Tylko mów, daj dalej kamerę. Telefon. Dalej telefon? Dalej, no. Tak? Tak, słyszymy cię. No wiemy, jakie przeżyliśmy przygody. My jesteśmy na etapie przygotowania skargi do Sejmu za tą blokadę, za ten pomysł korzystania z komunikatora Werebee Cam.
jest komunikator, nie wiem, angielski albo amerykański. Ja przygotuję tą skargę, przygotujemy i przyślę wszystkim państwu. Na posiedzenie to poprzednie naszego zespołu zaprosiliśmy ministra spraw zagranicznych, ponieważ w dniu 16 marca na stronie premiera pojawił się tytuł rządowego projektu ustawy w sprawie ratyfikacji porozumienia z Unią Europejską, które to porozumienie miało dotyczyć zwiększenia zasobów naturalnych Unii Europejskiej. I tutaj my znamy tytuł, na szczęście tknięta chyba obawą, że to może zniknąć, skopiowałam ten tytuł i tym tytułem się posługujemy. Tej kampanii, Ewo, tak? Daj niżej telefon, tak? Bo widać ci tylko czoło. Daj niżej telefon, bo tylko czoło widać. O, tak. Tak? Tak. No dobrze. No, Ewa Żółska dokonała opracowania. U żadnego posła nie uzyskaliśmy informacji, co zawiera ten rządowy projekt ustawy. Rząd go tylko w tytule pokazał na swojej stronie, premier pokazał tylko tytuł tego projektu, po czym 17 marca w dniu następnym już ten tytuł zniknął. Zniknął ze strony premiera. I jakby no jest w naszym archiwum i tym tytułem się posługujemy. Nie dane mi było wziąć udziału, bo mnie blokował internet, nie wiem, miałam problemy z logowaniem, zresztą Hubert to potwierdza, Miłosz Sobolewski potwierdza problemy, Artur Gwilk, kilkoro z uczestników potwierdza problemy braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu sejmowego zespołu. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. I teraz na posiedzenie zaprosiliśmy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po co? Dlatego, że Minister Spraw Zagranicznych jest wnioskodawcą tego projektu. Jest zatytułowany wnioskodawca tego projektu. I chcieliśmy przedyskutować z nim kwestie właśnie finansowania krajowych planów odbudowy. Bo my rozmawiamy na posiedzeniu, właśnie poseł Sachajko tak zorganizował to posiedzenie, aby rozmawiać już na poziomie realizacji projektów na poziomie kraju. Natomiast jest to rozmowa wtórna, bo pierwsze, co powinniśmy w kraju dyskutować, to skąd pozyskamy środki na realizację projektów wpisanych tych czterech czy pięciu filarów w Krajowy Program Odbudowy. To jest trudne. Skąd pozyskamy? No tutaj Wojtek Dobrzyński przytoczył, że będą to pożyczki, że my mamy tą ratyfikacją cedować na Unię Europejską, czy nawet dać takie uprawnienie Unii Europejskiej do zaciągania w imieniu naszego kraju pożyczek. Ale to tylko tyle wiemy. My w ogóle wszelką wiedzę pozyskujemy ze sprawozdania publikowanego przez Parlament Unii Europejskiej. Tam są szczegóły, tam się wypowiadają komisje budżetowe, Komisja Ochrony Środowiska, z poszczególnych komisja kontroli, z poszczególnych składowych, ale Parlamentu Unii Europejskiej. I stamtąd pozyskujemy... I to nie jest dziwne, że się Polacy dowiadują o decyzjach nie tutaj z polskiego gruntu, tylko z Unii Europejskiej, z parlamentu? No bardzo dziwne, absolutnie. W związku z tym, no już trudno po tym posiedzeniu, wynikiem czego będzie nasza skarga na tego rodzaju komunikację, absolutnie Sejm nie może zmuszać obywatela do tego, aby posiadał super szybki internet, super szybki, sprzęt komputerowy, perfekcyjną zdolność obsługi tegoż. Absolutnie, my mamy mieć swobodny dostęp i to jest po stronie Sejmu, po stronie parlamentu, nam te narzędzia wszystkie udostępnić. Nie powinniśmy mieć żadnego kłopotu ani żadnych dodatkowych zdolności. No ale dobrze, odbyło się to posiedzenie na temat Krajowego Planu Odbudowy, rzeczy wtórnej, pieniędzy jeszcze nie ma, to jest takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, a najważniejszym było dyskutować umowę ratyfikacyjną
z Unią Europejską. No tak, właśnie ja dokładnie to, o to pytałem, żebyś o tym powiedziała, o tej potencjalnej ratyfikacji umowy z Unią Europejską przez państwo polskie. Na jakim to jest etapie? No pozbawiamy się, no aha, i w wyniku tego wszystkiego oko PZN napisaliśmy pismo do premiera Miłosz Sobolewski osobiście w formie papierowej, to pismo, które zawiera wiele cytatów ze sprawozdania Parlamentu Unii Europejskiej, ze sprawozdania Komisji Europejskiej, z zapytaniem, w trosce o interes społeczny, polski interes społeczny, o pilną kampanię informującą Polaków o szczegółach, bo my tych szczegółów nie znamy, jedynie je pozyskujemy. Ja państwu wszystkim na maile roześlę kopię tego pisma, bo wczoraj otrzymaliśmy informację od premiera, że zostało skierowane pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Ministerstwa Zasobów Naturalnych, do Ministerstwa Funduszy Strukturalnych naszego rządu polskiego. My chcemy znać treść, choćby szkic, czy uzgodnienia rządowe. To, co przed nami, to przed nami jest posiedzenie Sejmu w dniu 13, 14, chyba 15 kwietnia teraz. Ewa Żałuska ogłasza to jako przemycenie, być może przemycenie tego projektu ustawy. Ja nie, i są tam druki przytoczone, czytam te druki i druk 910 jest drukiem najbardziej obszernym, bo on informuje o współpracy i w zasadzie w tych dniach w Sejmie rząd będzie informował, on zdaje takie sprawozdanie z półrocznej współpracy w Unii Europejskiej, rządu polskiego z Unią Europejską od miesiąca lipca do miesiąca grudnia 2020. Do tego jest druk numer 910, gdybyście państwo zechcieli poczytać, dość obszerny, właśnie mówiący o kwotach, o wielkości naszej składki, o składowej tej składki. Bardzo, bardzo ten 910 druk jest interesującym. Tam jest szereg również, no jestem w pozycji 40 chyba pierwszej w czytaniu tego, co już dotychczas z Unią Europejską rząd przepracował. Że tak powiem. Polecam. Wystarczy wpisać Sejm, dziewiąta kadencja, druk numer 910. Bardzo proszę, bo to wzajemnie możemy się wymieniać wiedzą i postrzeganiem tego, co oni szykują, przygotowują na to kolejne posiedzenie Sejmu, 13, 14, 15. Także jest nasze pismo, czy nasza akcja, włącznie wysłaliśmy z załącznikiem stworzonym przez prawników wokoło tej Ewy Żałuskiej, gdzie oni tam do konstytucji się odwołują, że jest to łamanie konstytucji, że cedujemy na Unię Europejską nasze prawa niezbywalne, ekonomiczne, fiskalne, bo w ślad za tym, jak spojrzycie państwo, poczytacie to sprawozdanie Unii Europejskiej chyba z lutego 2020, to tam już się mówi wręcz ostro dość, że wszyscy w Unii Europejskiej powinniśmy pracować na nowe, świeże formy opłat, podatków, czyli Unia musi być tu kreatywna bardzo i to w dużym tempie. Natomiast nas bardzo interesuje zadłużenie Polski i zadłużenie budżetu Unii Europejskiej, bo stąd wniosek, jeżeli to ma być, to mają być pożyczki, o których też Unia nie mówi skąd, to jakie źródła, gdzie ona, dokąd się zwróci o te pożyczki, także też tego nie wiemy, nie znamy jakichś warunków, nie znamy kosztów tych pożyczek, odsetek, no wszystkich szczegółów. W związku z tym nawet w unijnych tych dokumentach nie wyczytujemy tego. Może to będą jakieś obligacje. Jak bardzo nasz kraj się zobowiąże. Przecież jakby dotychczas no, zaciskamy pasa cały czas, tak? Przecież my nie żyjemy swobodnie. Ewo, pytanie jest, jak to jest możliwe, że to, o czym mówisz, dowiadujemy się tylko od ciebie, a nie z pierwszych stron gazet i z telewizji? To jest pytanie, które mi się nasuwa.
To znaczy, no co ja mogę powiedzieć na to pytanie? No po prostu nasz rząd nie szanuje obywateli, nie liczy się z nimi, uważa, że no nie wiem, taka się rodzi autorytarność tutaj, ale z drugiej strony obywatele nie dobijają się do rządu i nie wywołują presji. Owszem, bo nie wiedzą. Myśmy rozpoczęli... Bo nie wiedzą. No dobra. Rząd jest najemnikiem korporacji w Unii Europejskiej. Tak, oczywiście. Myśmy, jeszcze chcę powiedzieć, że od pierwszego momentu, kiedy wypłynęła ta sprawa, myśmy rozpoczęli kampanię i tutaj na terenie województwa śląskiego, Miłosz Sobolewski w Warszawie, stworzyliśmy plakat informujący, że przed Polakami podatki, że Polacy właściwie będą odpowiadać przed Urzędem Skarbowym unijnym i naszym krajowym, także sobie pozyskamy następne powody do tego, żeby jeszcze ciężej pracować, no to zadłużenie, jak długo będziemy spłacać, no absolutnie, no. Myśmy w naszym piśmie, państwo przeczytacie, prześlę oko PZN, no zawarliśmy wszystko, my chcemy znać warunki bardzo szczegółowe tego, co rząd, co rząd uzgadnia bez wiedzy z narodem, no. My musimy o tym wiedzieć. Ja tylko jeśli mogę coś, bo już jestem na wizji, czy mogę coś dodać? Tak. Super. Proszę Państwa, sprawa dotyczy 750 miliardów euro. Chcę przypomnieć. I teraz jest pytanie, skąd mogą być takie pieniądze? No te pieniądze nie będą z niczego innego, tylko z dodruku przez Europejski Bank Centralny. Jeśli byśmy teraz popatrzyli się na wszystkie kraje członkowskie, to każdy kraj członkowski ma deficyt budżetowy, oprócz Niemiec. Ostatnie lata Niemcy mają nadwyżkę budżetową, ale to w minimalnym procencie... Ewa, ja cię proszę tam... Ewa... W minimalnym procencie, więc jeśli jeszcze te pieniądze w narodowym planie, w krajowym planie odbudowy mają głównie pochodzić na infrastrukturę i na transformację energetyczną, to chcę, wracając do infrastruktury. Proszę Państwa, infrastruktura to jest cel, to jest inwestycja publiczna, to jest cel społeczny. Z tego nie ma, jeśli się bierze pożyczki na infrastrukturę, to z takiej infrastruktury stopa zwrotu jest żadna. To jest tylko rozwój cywilizacyjny. Musimy zdawać sprawę, że to nie jest wzięcie pożyczki, czy kredytu, czy grantu z Unii Europejskiej, bo nikt nie spłaci, chyba że cała kolej, całe autostrady będą tak wysoko opłacone, cała ta infrastruktura. Więc my musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy my, gdybyśmy mieli suwerenność monetarną, to my na tą całą infrastrukturę o tych 35 czy 40 miliardach euro, to my sobie możemy ją sami wydrukować i sami sfinansować tą infrastrukturę techniczną, bo przecież tyle, ile wyprodukujemy produktów w postaci autostrady czy kolei, to tyle wyemitujemy pieniądza i żadnej inflacji tu nie będzie. Więc kierujemy jeszcze miejsca pracy. Prawda? No to miejsca pracy będą tak samo, czy będą z Europejskiego Banku Centralnego, czy tylko, że my musimy tutaj... Ale wtedy bank skradnie pracę. Właśnie my o tym piszemy, że jeżeli jest pieniądz z długu, to on kradnie nam pracę. Jeżeli jest właśnie z wewnętrznego pieniądza, tego wykreowanego przez nas, praca pozostaje u nas. No ale tak, no ty masz rację, ja mam rację, no rzecz w tym, żebyśmy, my musimy doprowadzić do suwerenności monetarnej, a podejrzewam, ja już to poruszałem ten temat ostatnio, że wysłuchałem dwa wywiady prezesa, byłego prezesa Narodowego Banku, pana profesora Marka Belki z grudnia i teraz z marca, i zadano mu pytanie, jak pan, ja już to powtarzałem, ale powtarzę, bo to jest ważne, jak pan ocenia obecnego prezesa Narodowego Banku, czy warto postawić na niego na długą kadencję, bo się będzie umiegał.
powiedział, że nie ma wyboru, a jak pan ocenia jego pracę? No jeśli chodzi o dodrukowania pieniądza, to nie mam do tego żadnych pretensji, bo każdy kraj to robi, więc on jakby potwierdził, to samo zrobił w grudniu, a jeszcze raz przypomnę, że Usowy za rządów Tuska powiedział wyraźnie, niech pan premier Tusk się do mnie zgłosi, my dodrukujemy coś pieniądza, damy na tą całą infrastrukturę, żeby PO wygrało te wybory. Więc myśmy jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, ja przygotowałem 40 pytań, 40 pytań przesłałem Miłoszowi, Miłosz je prawdopodobnie złożył już do Ministerstwa Finansów, żeby na nie odpowiedzieć. Między innymi się pytam, jak na dzień dzisiejszy jest zadłużony Polski Fundusz Rozwoju, jak jest zadłużona Narodowy Fundusz Zdrowia, jak jest zadłużony ZUS, bo przecież ZUS jest zadłużony na 5 bilionów złotych. My mamy takie zobowiązania. I oczywiście jakie jest zadłużenie finansów publicznych, a one jest na dzień dzisiejszy około 1,3 bln. No to proszę Państwa, one tylko wynika, my jakbyśmy załatwili sobie suwerenność monetarną, to wystarczy, to my sobie finansujemy cały rozwój kraju, czyli wykorzystujemy wszystkie ręce do pracy wśród Polaków i budujemy całą nowoczesną infrastrukturę, to robią Chińczycy i myśmy to robili po II wojnie światowej. Myśmy nie mieli ani planu Marshalla, myśmy nie mieli żadnych pieniędzy ani z Rosji. Myśmy po prostu, Narodowy Bank Polski, był pięcioletni plan centralny, budujemy tyle dróg, tyle kolei, tyle kopalń, tyle mieszkań i pieniądz był. Pierwsze co nam odebrano, to nam odebrano właśnie tą suwerenność monetarną i właściwie jeśli my dzisiaj żeśmy zaciągnęli jakiś dług w krajach, czy to w Stanach Zjednoczonych, z Fedu, czy to z ECB, to właściwie myśmy tego długu nie powinni oddawać, bo to jest dług pożyczony, wypracowany czy przez jakieś firmy, czy przez podatnika. I jeśli myśmy pożyczyli pieniądze od podatnika, bośmy wypracowali to i od państwa, to ja to rozumiem, ale my mamy zwracać dług, bo sobie ktoś wydrukował pieniądze, więc tu jest walka, właśnie idzie o to. No. Ale to jest duży... Krzysztof, masz tutaj bardzo dużo racji. My na przykład w tym akcie konstytucyjnym inaczej podchodzimy do deficytu. Deficyt finansowany właśnie pieniądzem suwerennym, czyli krajowym, jest pozytywny. Deficyt jest pozytywny wtedy, kiedy jest finansowany właśnie własnym pieniądzem. Jest negatywny, kiedy jest finansowany długiem. Wojtek, ty jesteś bardziej zaawansowany z Piotrem Jankowskim w te szczegóły, tak samo w te szczegóły bardziej bym zajmował. Ale to dokładnie powiedziałeś. Ja to no ale ja tylko mówię o całej istocie, bo ty i Kamycki macie to rozpracowane tu w szczegółach i tak dalej. Ja już nie wchodzę w ten M3 i tak dalej, tylko że my dzisiaj też musimy sobie postawić jasne pytanie. Jeśli Unia Europejska nas tak traktuje, to myśmy powinni sobie też przygotować plan wyjścia z Unii. Albo stawiamy odpowiednie warunki partnerskie Unii Europejskiej i jesteśmy w Unii jak najbardziej, bo przecież dzisiaj autarkia jest niewskazana, ale jeśli nie będzie autarkia, ja mówię w tym sensie, jeśli by się nie udało nam nawiązać partnerskich relacji z Unią Europejską i byliby tylko wykorzystani, no to jeszcze jest reszta świata, z którym możemy stworzyć jakiś wspólny rynek, bo Polska jest łakomym kąskiem nie tylko dla Unii Europejskiej, ale dla wielkich tego świata z drugiej strony. I my mamy położenie rdzeniowe. Masz absolutną rację, ale Unia została stworzona nie po to, żeby nam zrobić dobrze, tylko żeby zrobić dobrze sobie, więc tu nie dogadamy się na pewno. No tak, ale już jesteśmy na takim etapie, że dzisiaj rząd powinien, jeśli oczywiście ten rząd tego nigdy nie zrobi, bo ten rząd służy korporacjom, już nie będę tutaj, na pewno nie służy Polakom, ale myśmy właśnie tą presję powinni zrobić i powinien być przygotowany plan wyjścia jako polexit, tak? I tak samo, bo ja jeszcze chcę powiedzieć, że ja ostatnio śledzę te całe, jak ma być, proszę Państwa,
co ma być, jeśli chodzi o infrastrukturę, to pozwólcie mi tylko. Mamy centralny port komunikacyjny, miliardy złotych. Mamy farmę wiatrową offshore, tak? Miliardy złotych. Mamy elektrownię atomową, miliardy złotych. Mamy całą sieć komunikacyjną, szybka kolej. Mamy budowa Via Carpatia, autostrady, mamy drogi ekspresowe. Mamy teraz budowę elektrowni gazowych. Mamy teraz transformację energetyczną. No proszę Państwa, mamy 100 obwodnic miast. To jest wspaniały projekt. Ja ten projekt opracowany przez rząd, on jest wspaniały, tylko on jest... My byśmy jako Polacy, gdybyśmy my rządzili, to właściwie my byśmy o wiele lepszego projektu nie zrobili, bo przecież to jest projekt bardzo dobry, tylko to jest projekt, który powoduje kolonizację kraju, a my właśnie poprzez zadłużenie się na sfinansowanie tego projektu, my się zadłużamy w bankach, które sobie drukują ten pieniądz, uzależniają nas od tego, my nie jesteśmy w stanie właściwie go spłacić, bo właściwie my już nie jesteśmy w stanie spłacić długu. No te właśnie, długo... co się stanie wtedy, Krzysztof, bo zmierzasz do sedna, że oni przejmą wtedy tą infrastrukturę, bo nie będziemy w stanie spłacić. No tak, jest pytanie, które ja zadałem tutaj w tych 40 pytaniach, ile my mamy długu, u kogo mamy dług i jak ten dług mamy zabezpieczony, czym go mamy zabezpieczony. My musimy sobie odpowiedzieć, rząd nam musi odpowiedzieć, wymienić listę wszystkich naszych wierzycieli i u kogo mamy ten dług, w jakiej walucie go mamy i czym ten dług jest zabezpieczony, tak? Ja przepraszam, jedno pytanie zadam, bo my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, w gronie ekspertów, a to, co rząd informuje za pośrednictwem mediów, on w ogóle takiej retoryki nie używa. Bo jeśli rząd dokonuje pewnych dobrodziejstw w naszym kraju, nie mówię o infrastrukturze, ale na przykład o takim czymś jak 500+ i jakieś inne zapomogi społeczne, to przecież on tego nie robi z pieniędzy pożyczonych, tylko on to robi, bo ukrócił przestępstwa VAT. Nieprawda, właśnie pożyczonych. No dobrze, ale ja mówię o retoryce, jaką się przedstawia, więc my tutaj mówimy o zadłużaniu kraju, kosztem czego są jakieś inwestycje u nas robione w Polsce, a wersja oficjalna jest taka, że została zlikwidowana mafia VAT-owska i jeszcze tam jakaś inna. Więc tu jest sedno sprawy w ogóle, jak prowadzić dyskusję jakby w oparciu o te kryteria, których tutaj używamy. No rząd oszukuje, rząd już jest od 6 lat jest u władzy i ciągle... ma pieniądze, bo wyeliminował przemyt, wyeliminował tak. Te karuzele VAT-owskie i tak dalej. No ile on będzie, on tak jak, wiesz, nie chcę, jest taka nacja, która mówi, no wymordowali nas, a ile by się mogło urodzić dzieci, a on tak, no, oni teraz tą samą narrację mówią, a ile jeszcze ten VAT, oni będą do końca, już raz go ukłócili, to koniec, no. Czy ktoś przeliczał, bo ja nie mam teraz przy sobie danych, nie byłem przygotowany, ale ktoś przeliczał, ile państwo wydaje na 500+, ile to jest miliardów złotych i ile musiałoby być zamkniętych przestępców, którzy na przykład zrobili przekręty tam na jakieś miliardy, prawda? To ja nie mam w tym momencie tych danych. To było policzone, naprawdę się nie bilansuje, uwierz. Dokładnie, i chodzi o to, tego, ale że... Ale różnica jest kilkusetkrotna. Dokładnie. Ale teraz nawet nie, bo ten transfer społeczny jest na około 40 miliardów złotych. 40 miliardów, gdyby każdy jakiś przedsiębiorca zrobił przekręt na milion złotych, no to jest 40 razy 1000, to jest 40 tysięcy, to 40 tysięcy jest przekrętów. A nie ma, a nie siedzi ani jeden. Jednego. Albo 40 miliardowych przekrętów, tak? 40 no, miliarderów. No tak, ale to się nie da, to 40 miliardów, ale ja uważam, średnio... Nie, przepraszam, może się da, tylko ja się pytam, gdzie oni są. Nie, to mity są absolutnie. No właśnie, no to my tutaj rozmawiamy właśnie o tym, jak z państwem powiedzieć, jak państwo przyprzeć do muru i powiedzieć, u kogo i na ile się zapożyczacie,
A oni przecież oficjalnie się nie zapożyczają, tylko ukrócili mafię VAT-owską i to jest problem. Ale gdybyśmy my dzisiaj mieli taką dyskusję i po drugiej stronie byłby ktoś, nie musi być pan premier Morawiecki, nie musi być pan prezydent Duda, ale może być jak jego wysłannik, który odpowie nam na to pytanie, czy my dzisiaj, bo wszystko wskazuje na to, że my część już tych wszystkich wydatków finansujemy, omijając zapisy konstytucyjne, prawdopodobnie poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w jakiś sposób, i Polski Fundusz Rozwoju w jakiś, tak, no niech oni podają nam ten mechanizm, ale jakby go podali, bo właśnie tu jest ta łatwość, tak, bo jeśli ja muszę zapasować ciężką pracą, jeśli ja muszę stworzyć biznes taki, który miałby rentowność i to rentowność powyżej kosztu kapitału, bo jeśli ktoś nie ma kapitału, musi pożyczyć jakiś pieniądz zewnętrzny, bo ma dobry biznesplan, koszt kapitału kosztuje 10%, to on musi sobie stworzyć co najmniej biznes, który ma rentowność 15%, żeby 10% spłacił i te 5% miał. Więc i wtedy dzisiaj, gdyby rząd nam pokazał, że jego inwestycje, one przyniosły tyle, a tyle, taka jest, a taka stopa zwrotu, że na tą inwestycję publiczną wydał tyle środków, pozyskał kapitał czy na 7%, czy na 8%, ale rentowność jest taka, a my co mamy? Ostrołękę i wiele innych, takie są inwestycje tu, rządu. Rząd się tylko zapożycza i się zapożycza w bankach, które mają uprawnienia do drukowania pieniędzy. No. I to jest cała sprawa, którą trzeba wywrócić do góry nogami. No. Czy ja mogę przeczytać 5 punktów z listu, z maila, którego dostałem? Wojtku, prosiłbym, żebyś słuchał. Nie mam jak tego tutaj zapodać na ekran. Grzechy globalistów. 6 punktów. Pozamykali gospodarkę i drukują ogromne ilości pustych pieniędzy, za które przejmują prywatne przedsiębiorstwa. 2. Chcą zlikwidować małe i średnie firmy, aby na rynku zostały tylko rządy i potężne korporacje. 3. Dążą do wywołania hiperinflacji, aby zepsuć pieniądz i skasować długi państwowe. 4. We współpracy z korporacjami inwigilują każdy nasz krok i chcą zlikwidować gotówkę, by śledzić też każdą transakcję. 5. Wkrótce ograniczą możliwość dziedziczenia i drastycznie podniosą podatki. 6. Przy okazji, pod pozorem walki z globalnym ociepleniem, uzależnią od siebie też kraje takie jak Polska, dla których, i tutaj się coś urwało, w Nowym Świecie, no, pod pozorem walki z ociepleniem uzależnią od siebie takie kraje jak Polska. Proszę bardzo. Punkt 1 i 2 to dotyczył chyba tego, co już Wojtek z Krzysztofem powiedzieli. Pozamykanie gospodarki i drukowanie pustych pieniędzy, za które przejmuje się przedsiębiorstwa. Ale do tego jeszcze się dodaje właśnie cała pandemia, która ma właśnie doprowadzić do tego, że te przedsiębiorstwa będą kupowane za złotówkę albo za dług. To jest cały mechanizm znany. Jest to ta agenda 2030 ONZ-u. I to jest teraz absolutnie realizowane i wdrażane. Oprócz tego jeszcze jest eksperyment psychologiczno-socjotechniczny właśnie na ludziach. Myśmy dzisiaj opublikowali taki artykuł, który właśnie pokazuje, w jaki sposób narzędzie pod nazwą COVID jest wykorzystywane właśnie do przygotowania społeczeństw, żeby właśnie przyjmowali to, o czym zostało napisane, bez mrugnięcia okiem. Zacytowaliśmy to: psychosocjotechniczna operacja COVID-19, milczenie owiec. Bo to ma się właśnie tak odbywać. Z jednej strony tłumione są jakiekolwiek reakcje społeczne właśnie pod pretekstem pandemii, a przeprowadza się właśnie ten plan, który odczytałeś. I jeżeli my tutaj nie podejmiemy bardzo zdecydowanych działań, o których na samym początku powiedział Krzysztof, bo wykonanie tych właśnie 5 rzeczy jednocześnie załatwi cały ten problem. Również obronimy się przed tą ekspansją, przez tą wojną właśnie z korporacjami zagranicznymi i przed globalistami. I to trzeba zrobić. I myślę, że
rząd o czym oczywiście wie, jakie tu ruchy można zrobić, ale ponieważ, tak jak też było to już powiedziane, jest najemnikiem obcych interesów, jest najemnikiem obcych korporacji, jest najemnikiem globalistów, to nic takiego się nie wydarzy. Więc w związku z tym trzeba to robić oddolnie, zaczynając właśnie od tego, żeby ich odciąć od naszego finansowania, bo my ten system finansujemy właśnie płacąc podatki, płacąc daniny, biorąc kredyty. Wystarczy się od tego odciąć i oni są bezradni. Bo oni. No i właśnie pytanie, czy pieniądz, rozumiem, że pieniądz suwerenny właśnie jest alternatywą do tego rozwiązania. Absolutnie kluczem. Odebranie im tego narzędzia powoduje, że ich nie ma. Oni własną pracą, żaden z nich nie potrafi nic zrobić. Jeżeli zostanie pozbawiony właśnie możliwości kreacji pieniądza, emisji pieniądza, lub się odłączymy od tego systemu, to ich nie ma. I dlatego to jest tak kluczowe. Marek przysłuchuje się naszej rozmowie z Niemiec i ciągle milczy. Marku. To znaczy ja cały czas się zgłaszam do głosu, ale dyskusja jest dosyć zażarta, że tak powiem, i nie sposób. Ja chciałbym jednak aspekt niemiecki trochę tutaj podnieść, bo jednak to wszystko nie jest takie czarno-białe. Tak jak rzeczywiście Krzysztof wspomniał, ten deficyt budżetowy Niemiec do niedawna był wyzerowany i Niemcy nie zaciągali długów, ale tegoroczny projekt budżetu opiewa już na sumę 200 miliardów euro. Także to są... Deficytu, tak? Deficytu, tak. Czyli zadłużenia, tak, no deficyt, które i tak jest bardzo wysokie, o czym właściwie w Europie się nie mówi. Nawet ta stopa 60% brutto socjalprodukt, która mogłaby być według nomenklatury europejskiej dopuszczona, już dawno została przekroczona, co w przypadku Polski nasz budżet krajowy brutto jeszcze tego progu nie przekroczył. No, w tym roku nie wiadomo, jak to będzie, ale to jest... Ja może... To znaczy... Marku, sekundę, mam do Ciebie pytanie. Czy wiesz, kto finansuje deficyt Niemiec? To znaczy, no bardzo często też jest zaciągany w Europejskim Banku Centralnym. Nie o to chodzi. Otóż Polska między innymi finansuje ten deficyt, dlatego że my mamy zakaz kupowania obligacji naszych, ale możemy kupować obligacje niemieckie i amerykańskie. Między innymi zakup obligacji to są te obligacje, z których się finansuje potem właśnie deficyt. No, które jeszcze się opłacają, że tak powiem. No, kwestia obligacji greckich też jest podnoszona na wokandzie Europejskiego Banku Centralnego i te obligacje są skupowane, no, tylko nie, to wszystko jest takim rachunkiem dosyć spekulacyjnym, czy rzeczywiście kiedykolwiek te obiecane odsetki zostaną spłacane, bo to jest... No, w przypadku Grecji to przejmują ich całą infrastrukturę turystyczną, właśnie legitymując się tymi obligacjami. To się stanie u nas. No, w przypadku Grecji to właściwie operuje tam i cały świat. No, w tej chwili port Pireus, jeden z największych portów europejskich, jest przejęty przez Chińczyków. No, co prawda nie mają jeszcze tam bazy
bazy militarnej, tak jak w Djibouti, ale bardzo możliwe, że część Pireusu zostanie wydzierżawiona dla ochrony przez Chińczyków. Także to wszystko jest płynne. Nie malujmy tylko i wyłącznie zagrożenia ze strony Brukseli do tego, co się dzieje na świecie, bo i Niemcy, no, kwestia wolności mediów, może tu ta kwestia gospodarcza rzutuje również na przekazy medialne. W ten weekend mamy walne zebranie Alternatywy dla Deutschland, czyli właściwie zapadną dosyć ważkie decyzje w kręgach opozycyjnych, ale w Europie na ten temat nic kompletnie nie słychać. Jeżeli już, to bardzo często mówi się o zagrożeniu płynącym ze strony Zielonych i przyszłej koalicji, która będzie zawiązywana przez triumvirat lewicy, czyli Linke, Zielonych i SPD. A na temat AfD i tych przetasowań wśród chrześcijańskiej demokracji, czy chadecji, zależnie jak to woli, to medialnie Niemcy nie są informowani. Jedynie niezależne, wolne media, które właściwie istnieją śladowe, jak na łamach Junge Freiheit można cokolwiek przeczytać, czy prywatną inicjatywę byłego szefa i wydawcy Wirtschaftswoche, to się nazywa Tichy Einblick, można rzeczywiście wyważone analizy na temat sytuacji Niemiec wyczytać. A tak, to tylko media społecznościowe dostarczają no, naprawdę dogłębnych analiz tego, co się dzieje w Niemczech. Reszta to jest tylko i wyłącznie manipulacja. No. Także ja nie chcę tutaj, że tak powiem, być obrońcą Niemców i to nie ma wcale tak brzmieć, ale społeczeństwo niemieckie nie jest dziś w lepszej sytuacji jak społeczeństwo polskie. No, weźmy nawet kwestię węgla. Złoża węgla na terenie Niemiec też są pokaźne i też kopalnie są zamykane i też nie jest on eksploatowanym i pewien potencjał w ten sposób jest, już nie mówię o tych decyzjach po Fukushimie, gdzie właściwie no nawet bardzo sprawne elektrownie atomowe zostają no zamykane i jedyną alternatywą przedstawia się tutaj jako te źródła energii odnawialnej, no, co jest wręcz niewyobrażalne. No, dlatego myśmy powinni dążyć w naszych inicjatywach do współpracy ogólnoeuropejskiej i starać się zawiązać jakieś grupy robocze wokół problemów, w których również te aspekty i negatywne wpływy na sytuację ogólnoeuropejską będą opracowywane i w jakiś sposób powinniśmy dążyć do szerszej współpracy, no bo Polska sama, no już nie mówię o naszym czworoboku weimarskim, ale no powinniśmy starać się szerzej
te nasze problemy widzieć i próbować jednać sobie sojuszników, aby przezwyciężać te kwestie. No to może tyle, żebym już nie za bardzo narzucał ten swój punkt widzenia. Panowie? Ja bym chciał... Mówimy o mediach. Chcesz o mediach powiedzieć, Krzysiu? Nie. Króciutko powiem o mediach z racji tego, że no również posiadamy nasz kanał, czyli ten Nawity Stacja NIS. I spotykamy się absolutnie z takimi represjami od właśnie finansowych, czyli ja już monetyzacji dawno nie mam na żadnym, wszystko mam na czerwono. Również cięte są zasięgi, ale właśnie dlatego, że ta korporacja YouTube ma właśnie tą siłę finansową, finansowana jest przez korporacje finansowe i tu póki właśnie nie wyzwolimy się z tego finansowego kieratu, który został wprowadzony, to również i media nie odzyskają swojej suwerenności. I to tyle mojego komentarza do wolności mediów. Ja ogólnie chciałem tylko dodać, my pilnujmy własności. Bez własności nie ma wolności. I to my musimy popatrzeć się, co jeszcze my mamy i z czego nas wywłaszczają. Więc pierwsza zasada to jest bez własności nie ma wolności. Więc my musimy za wszelką cenę nie pozwolić na dalszy proces wywłaszczenia nas, a jeszcze, żeby nam ktoś pomógł w tym zakresie, to musimy się odwołać do... musimy jakby... Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny nie spełnia swojej roli, bo myśmy powinni sami przygotować odpowiednie wskaźniki, które kontrolują, jak co się dzieje z polską własnością. My tego nie mamy. Dzisiaj GUS działa na rzecz tylko rządu, a nie działa na rzecz obywatela. Bo można by zadać szereg pytań takich i ustalić takie wskaźniki, które my byśmy wiedzieli, co się dzieje z polską gospodarką. A polska gospodarka, my jesteśmy z dnia na dzień kolonizowani, pozbywani własności, a społeczeństwo jest zadowolone, bo państwo ma transfery społeczne, bo państwo ma tarczę antywirusową i tak dalej, bo tarczę, bo budują tutaj całą infrastrukturę, budują Polskę, budują nie polskie, tylko budują inny kraj tutaj. Za pożyczone pieniądze. Panowie, ja pytałem, ale Wojtka zapytam, bo tutaj jest z nami, bo myślę, że w tym gronie chyba osoba, co się najlepiej będzie znała na pieniądzu sensu stricto. Wojtku, powiedz mi ten licznik z długiem publicznym, co jest w centrum Warszawy, przy rondzie Dmowskiego bodajże. On cały czas tam jest i bije? Z tego, co wiem, to nie bije, szczególnie, że on pokazywał ten dług oficjalny i ten dług ukryty. I to była istota rzeczy, tam na sekundę kilka tysięcy złotych przybywało, czyli zadłużenie na głowę obywatela było horrendalne. I zawsze tak jest, bo każda pożyczka, gwarancją dla każdej pożyczki jest albo nasze podatki, albo właśnie zaroby czy majątek. No a dlaczego nie bije? Dlaczego ten licznik tam już został zdjęty? Masz taką wiedzę? Wydaje się, że była sytuacja, nie pamiętam, chyba go powiedział, tylko nie wiem, czy to anegdota, czy nie, że w ogóle sam Balcerowicz się tutaj, że tak powiem, w to wmieszał i że zażądał zdjęcia. Ale nie jestem do końca pewny tej informacji. Jak już jesteśmy przy profesorze Balcerowiczu, to ja oglądałem ostatnio spotkanie pana profesora Balcerowicza chyba z 6 młodymi ludźmi, to było też internetowo. No proszę Państwa, żenujące, młodzi ludzie, czy to z lewicy, czy z prawicy,
uważam, bardzo merytoryczne pytania zadawali. Odpowiedzi pana profesora były żenujące. Wręcz nie odpowiadał na pytania takie konkretne, a do każdego pytającego to skwitował to, że to są brednie. No, ja nie rozumiem, jak profesor, wykładowca może się odnieść do pytającego, że to, co pan mówi, to są brednie i tak notorycznie nie odpowiadał na pytanie, tylko kto się odezwał i skontrował troszkę tą terapię szokową zaproponowaną przez pana profesora, to został tak domknięty. Ja tylko powiem, bo ja mam osobiście, będąc dyrektorem kopalni Czeczot, miałem osobisty kontakt z panem profesorem, no bo myśmy wtedy dwukrotnie zwiększyli wydajność na pracownika. Proszę państwa, dwukrotnie zwiększyli się wydajność na pracownika, a ja nie mogłem zapłacić za zaangażowanie się, za aktywność, za innowacyjność całej kadry inżynierskiej i robotników, no bo był 500+. Więc on, pierwsze co wprowadzono, to wprowadzono ten popiwek po to, żeby powiedzmy nie było możliwości stworzenia odpowiedniego systemu motywacyjnego, który by zachęcił ludzi nie do tego, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, tylko żeby zaczęli zwiększać wydajność, produktywność, a oczywiście za to im zapłacić. Pan Balcerowicz zabronił płacenia za innowacyjność, za myślenie, wprowadzając ten 500+, to jest tylko taki jeden przykład. A to, co teraz jakby w tym wywiadzie dwugodzinnym potwierdził, no, że kompromitacja, nie? Uh-huh. Sprawdziłem w internecie i na sekundę zadłużenie naszego kraju rośnie o 2568 i to jest ten dług oficjalny. Ale jeszcze raz? Za każdą sekundą zadłużenie naszego kraju wzrasta o 2588 zł. Ale to jest ten dług oficjalny, a ten ukryty jest wielokrotnie jeszcze większy. No to teraz chciałbym porównać Polskę i Norwegię. Wiecie, bo ja jestem jako telewizor wzrokowcem i przemawiają do mnie wszelkie wykresy. I zacznę od takiego wykresu, który widziałem na Ukrainie, w Kijowie, 2 lata temu. To było przed kampanią prezydencką i znalazłem się na jakimś spotkaniu, jak prezydenci, to debata. Byłem na debacie na żywo, gdzie była Julia Tymoszenko, ale nie pamiętam, z kim ona tam była. Miała przemówienie, zachęcała, prawda, elektorat do głosowania i pokazywała slajdy, albo prowadzący pokazywał slajdy. I wiecie, były na tych slajdach państwa europejskie, i były słupki z dochodem na jednego mieszkańca, z dochodem, prawda, nie pamiętam, czy to było, chyba w euro to było podane, ale to nie ma znaczenia, ponieważ wyłączę Bogdanie mikrofon, bo syczy bardzo. Ja już wyłączyłem. Były słupki i pokazywały wysokość zarobków. No i na pierwszym miejscu była Norwegia z ogromnym słupkiem i na końcu była Ukraina z takim malutkim. Czyli można powiedzieć, że z najbogatszego do najbiedniejszego kraju pojechałem wtedy. To było 2 lata temu. Polska gdzieś tam była oczywiście bliżej Ukrainy. Ale teraz dlaczego o tym mówię? Bo standard życia w Norwegii wcale nie jest dużo wyższy niż w Polsce. No bo powiedziałbym nawet, że w Polsce wiele rozwiązań jest lepszych, jak się jedzie pociągiem. W ogóle mamy nowe pociągi, nowe wagony, odrestaurowane te, jak to się mówi, dworce, prawda, infrastruktura, nowe autostrady i tak dalej. Tylko że, wiecie, ten Norwegia na książeczce swojej oszczędnościowej ma, nie chcę też strzelić kwoty, ale to są setki miliardów euro na plusie. A Polska ma ten gigantyczny dług. I to jest taka różnica spektakularna, którą nie wiem, co trzeba zrobić, żeby ludzie zrozumieli, jak im to przekazać.
że oni mają oszczędności. To tak jak dziecko ma w skarbonce, w siwce skarbonce ma mnóstwo pieniędzy, że aż one wystają, a drugie dziecko, no, ciężko spotkać zadłużone dziecko, ale no inna osoba... Przede wszystkim powinien rotować, a nie być oszczędzany. To jest osobna, osobna dyskusja. Na przykład Japonia jest bardzo zadłużona, ale u swoich obywateli. I to jest zupełnie inny dług. No tak, to jest zupełnie co innego. Ale Wojtku, czy to, co powiedziałem, ma sens? Czy to jest moja analiza? Pokazujesz Norwegię, bo Norwegia, to powiedziałem, Krzysiek będzie więcej wiedział, bo chyba o tym mówił, że oni tam bardzo również zabezpieczyli swoje złoża. Tak. I oni dbają o swój majątek. I to powoduje ten bilans dodatni u nich, nie w pieniądzu się oszczędza, tylko najważniejsze są te aktywa, które są aktywami jakby własnościowymi, czyli właśnie w majątku. No nie tak, ale oni to spieniężyli. Oni mają zasoby cały czas, ale przez kilkadziesiąt lat, przez 50, zdążyli odłożyć na swojej książeczce setki miliardów euro, czy koron. Znaczy to o oszczędności mówisz Holendrów, tak? Norwegów. Norwegów, tak? Norwegów, tak, tak. Oni mają tyle mają pieniędzy, że tak powiem, na plusie. Jakby teraz Norwegia stanęła, to oni przez ileś lat są w stanie się wyżywić ze swoich oszczędności. I teraz chodzi tylko o to, że porównywanie dwóch krajów, że tu jest fajnie i tu jest fajnie, prawda? Albo u nas nawet pod wieloma względami jest lepiej. Ale chodzi o to, że oni mają za swoje, a my mamy zapożyczone. Zapożyczone, poza tym my tu jesteśmy niewolnikami w naszym kraju, a oni chyba jeszcze nie, no więc to jest... Nie, oni mają niewolników, oni mają u siebie niewolników, no między innymi z Polski. To jest troszeczkę inaczej, to jest, zresztą w Biblii też masz takie, że Żydzi jak wyprowadził ich Mojżesz, to już po paru tygodniach narzekali, że mimo, że są wolni, no to tam im było lepiej, mimo że byli niewolnikami, prawda, bo mieli domy. Różnie możesz tą swoją wolnością operować. No, wolność to odpowiedzialność i też dbałość o to, w jaki sposób się ma majątek, czy to jest właśnie mój majątek, czy właśnie on buduje mój kraj, prawda. My mamy hasło w instytucie sukces Polski, to twój sukces to sukces Polski. Czy ktoś w Polsce w rządzie myśli takimi kategoriami? Właśnie, że im bogatsze społeczeństwo i szczęśliwsi obywatele, tym bogatsze i szczęśliwsze całe społeczeństwo. To jest największym bogactwem każdego rząd kraju. Rząd nawet nie rozumie tego, że państwo bogate może być tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli obywatele będą bogaci. Właśnie. To jest warunek, który jest podstawą wszelkiej działalności gospodarczej. Mhm. Słuchajcie, no i panowie... ja będę musiał opuścić spotkanie już, bo mam jeszcze spotkanie. No to zapowiedź. Wojtku, to powiedz, czy jest szansa, że zorganizujemy jakąś transmisję za tydzień, czy lepiej się nie podejmować? Jesteśmy na konferencji. Nie, ja mówię o tej konferencji, gdzie będziesz. A nie, no to czy tam się live'a da zrobić? Zadzwonię do ciebie, dowiem się od organizatorów. No teraz nie mam wiedzy na ten temat, czy tam live jakiś może być. Chociaż to jest dwudniowa, tam jest wielogodzinne obrady, więc nie wiem, czy to się nie zanudzi takim live'em, że to może lepiej właśnie wybrać najlepsze fragmenty, zmontować i je wtedy Ale może zobaczymy już poza jak ja się więcej będę wiedział, dobrze? Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. Miłego wieczoru, miłego weekendu i do usłyszenia i zobaczenia. Trzymajcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Z informacji, które ja mam, to tam na koncie średnio w tych funduszach emerytalnych na każdego Norwega przypada około ponad 200 tysięcy euro. 200 tysięcy, ty mówisz o tych oszczędnościach. A poza tym tak. Wojtek zwrócił uwagę, oszczędności musi być i te pieniądze rotują. Tam jest odpowiedni, inwestują w nie w takie ryzykowne akcje hedgingowe, ale tam cały czas, to można powiedzieć, gdyby dzisiaj porównać zarządzanie
środkami, które są odłożone na funduszach emerytalnych, te, które są w Norwegii, a te, które są w OFE, no to tam stopa zwrotów w Norwegii właśnie, my, te polskie firmy zarządzające, czy to w OFE, czy to w tych teraz pracownicze plany kapitałowe, bo tam mamy indywidualne konta emerytalne, to tam właściwie te firmy zarządzające polskie powinny się uczyć od właśnie tych norweskich, jak zarządzać publicznymi pieniędzmi, bo myśmy tylko stracili setki miliardów, czy tam dziesiątki miliardów złotych na tym, a Norwegowie pomnożyli ten kapitał, bo ten kapitał nie jest odłożony, tak jak tu mówi Wojtek, przepraszam, że go już nie ma, bo się nie mogłem włączyć, ale on jest ciągle rotowany i on jest ciągle inwestowany i w ten sposób jest, ten majątek jest pomnażany. No ja tu, i u nas tego brakuje. Ja tu chciałem, u nas w ogóle brakuje, żeby o tym rozmawiać. Ja tu jeszcze chciałem dodać jeszcze, bo jak jest pięknie przygotowany rozwój Polski, oprócz tego, co wymieniłem tutaj, te całe inwestycje w centralny port komunikacyjny i tak dalej, jeszcze jest, buduje się port Gdynia, buduje się port Gdańsk, buduje się port kontenerowy w Świnoujściu, buduje się drugie nabrzeże do LNG na następne 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu i tak dalej. Także buduje się, co następne jest tak, krajowa chmura, czyli my będziemy jako niezależny kraj tutaj, że będzie miał jako ten serwer, wszystko jest pod kontrolą. Także dzisiaj Polska już jest zdominowana całkowicie przez te obce kapitały i ten projekt, który jest dla Polski, który jest jakby zaznaczony w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Polska będzie wielka, tylko kto będzie jej właścicielem? Bo dzisiejsi właściciele są i my musimy do tego dążyć, żeby się nie dać wywłaszczyć. No. I to jest nasz główny cel, pilnowanie własności. Własności jest teraz własności. Panowie, minęło półtorej godziny naszego spotkania. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o wolności mediów. Chciałem zreferować to, co się działo w Norwegii w ostatnich dniach, ale powiedzcie mi, czy oglądaliście dzisiaj jakiekolwiek wiadomości i macie komentarz do tego, co się działo w godzinach południowych w Warszawie? Ja nic nie wiem. Ja dzisiaj cały dzień pracowałem z łopatą i z grabiami i staczką. Ja no, chciałabym jeszcze powrócić. Mieli górale przyjechać i dojechali do Warszawy? Nie, ja tak pytam retorycznie w tym momencie, no bo mamy dzisiaj rocznicę smoleńską, prawda, czyli kolejny pretekst do wywołania wojny z Rosją i prawda, i nie wiem jakim cudem z tylu policjantów było dzisiaj w centrum Warszawy więcej niż ludzi w czasie świąt w kościołach. Także to jest taki paradoks. Ja oglądałem dzisiaj krótki film, właśnie byli górale, filmowali i tam na krakowskim przedmieściu była taka grupa, ale to było, nie wiem, czy tam jest jakaś akademia, jakiś uniwersytet i tam za bramą było około 200 ludzi, no i on mówi, że ci ludzie bez masek, no i podszedł do policji, żeby interweniowała, no i niestety, ale policja go zbyła. Mhm. Nie podjęli interwencji. To tyle odnośnie w takim razie odnośnie dzisiejszego dnia. Ja też za bardzo nie przywiązywałem uwagi dzisiaj w ciągu dnia. Nie chciałem sobie szarpać nerwów. Może tylko wam opowiem to, co i ta informacja, która do mnie dotarła, że został brutalnie spałowany przywódca strajku przedsiębiorców Paweł Tanajno. Czy wiecie o tym, że kandydat na prezydenta został dzisiaj spawołowany i wzięty na glebę i w kajdanki? Taka ciekawostka. No Paweł Tanajno w ogóle nie ląduje w więzieniu. Jeszcze raz? Mówię, że Paweł Tanajno regularnie ląduje, zatrzymywany jest przy okazji każdych manifestacji. Zawsze jest kłopot, ale z tego Karaska chodzi. Ja natomiast chciałam, właśnie tutaj jest z nami Marek Wolski, chciałam wrócić jeszcze do naszego tematu. Mam tutaj przedruk z Frankfurter Allgemeine Zeitung,
gdzie dziennikarz dosłownie mówi, czy rzeczywiście w czasie pandemii należy wdrażać projekt, który może stać się dużym krokiem w kierunku stania się Unii Europejskiej państwem. Nie wiem, czy pan Marszałkowski docierają do niego takie już przebłyski rozmowy. Artykuł jest w ogóle pod tytułem czy UE stanie się państwem? To znaczy to są te trendy, które publikują które publikuje mainstream i rzeczywiście takie plany są tutaj rozpatrywane, no ale to równie dobrze są niezależne media, które mówią o tych zagrożeniach płynących z Brukseli i rzeczywiście jest też znaczny podział społeczeństwa niemieckiego, która się opowiada za właśnie tą Europą zjednoczoną i część społeczeństwa mówi o Europie regionów. No, także tu są nadal niejednoznaczne decyzje. To jest cały czas dyskusja. To nie jest, nie wiem, kto jest autorem tego opracowania i z kiedy to było. Bo tego rodzaju treści są. Słucham? Nicolas Buse. Nicolas Buse, Frankfurter Allgemeine Zeitung z marca mam to przedruk. I to jest zdanie z politycznym. Ale to jest felieton, czy to jest jakiś komentarz? To jest komentarz do decyzji niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który wstrzymał ratyfikację Funduszu Odbudowy UE. Aha, rozumiem. To jest na tym tle. No, ale to widzi pani, to jest rzeczywiście... Trybunał... Tak? Opiera się TSUE, opiera się Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nadal uzasadnienia tej decyzji nie ma z Trybunału, no oczywiście były święta i tak dalej, to jeszcze pewnie oni potrzebują, bo to będzie zapewne w formie broszury opublikowane, ale jak tylko dostaniemy w ręce, to ja pamiętam pani prośbę, żeby to uzasadnienie w wersji polskiej udostępnić. Ja nawet telefon przekażę, żebyśmy oko PZN bardzo szybko. Ja jeszcze dwa słowa chcę powiedzieć, wrócić do tego projektu, że ten projekt zwiększenia zasobów własnych się nazywa planem Marshalla. Mhm. Zwróćcie uwagę państwo, socjotechniczny zabieg, że się już mówi o tym, że to plan Marszala, że Polska z niego nie skorzystała, dlatego jest taka biedna i taka pozycja jest Polski, że to jest taka szansa dla Polski, to zwiększenie, te pożyczki z Unii Europejskiej jak plan Marszala, ale plan Marszala był jakby darowizną, natomiast wszystkie pieniądze, jakie Unia pożyczy, będziemy musieli spłacać. To jest jedno. Drugie, jak się wpływa socjotechnicznie na społeczeństwa, już w tej chwili władza chce sobie społeczeństwo skłonić jakby dla siebie, już rozmawiając o dochodzie gwarantowanym. Czyli wielu z nas, uboższych ludzi, usłyszało, że mają szansę na dochód gwarantowany bez względu na to, czy pracują, czy nie. Taką rozmowę toczy się w Niemczech, pewnie pan Marek potwierdzi. Taka. W Polsce już się ludzie czują, że będą mieć gwarantowane 1200 zł. I to jest socjotechniczny zabieg znowu, żeby społeczeństwa po prostu odsuwały się od innych głosów, bo tu władza dba o nas. Natomiast z drugiej strony wiemy, że ta ratyfikacja spowoduje solidarnościową spłatę tych pożyczek, które Unia zaciągnie, czyli za Grecję, za Włochy, za kraje. Dlatego ta północ Europy
no właśnie jak Niemcy protestują, że nie będą spłacać długów za kraje zbankrutowane, które nie będą spłacać. Stąd weto niemieckie w Trybunału. Stąd weto w Trybunale w Niemczech, tak? Tak, tak, oraz poza podatkiem tegoż poszukiwania śladu węglowego we wszystkich towarach, produktach i jeszcze będzie się wprowadzać, czy on już jest od maja, ma być wprowadzony ten podatek od plastiku, ale proszę zwrócić uwagę, że również Unia Europejska będzie musiała uzupełnić, jest taki nakaz tego parlamentu wewnętrzny, będzie musiała uzupełnić braki po wyjściu Wielkiej Brytanii. Po wyjściu Wielkiej Brytanii Unia Europejska odczuwa braki finansowe i oni chcą te braki uzupełnić poprzez tą kreatywność podatkową tych nowych opłat i podobnie u nas to ma miejsce, bo minister finansów Polski wydał ogłoszenie, że zatrudni specjalistów od spraw podatkowych i to należy powiązać ze spisem ludności i mieszkań, który to spis ma udzielić tych szczegółowych informacji właśnie co do naszych zasobów. Już widzimy, co się dzieje w Hiszpanii i w Portugalii. Słyszycie Państwo, że są wywłaszczani ludzie z domów tam w jakiś sposób zadłużonych i w te domy jakieś mizerne pieniądze państwo zwraca za wywłaszczenie z tych domów właścicielom i do tych domów zasiedla się ubogich, których nie stać na mieszkania. W związku z tym no, ta agenda 2030, która mówi nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, powoli się tam na zachodzie Europy faktycznie realizuje. Dlatego bardzo istotne jest uzyskać informacje o deficycie krajów przed ratyfikacjami, jakie deficyty są w krajach, żebyśmy wiedzieli, kto ma kondycję spłacać oraz deficycie Unii Europejskiej, bo z czego wynika taka sytuacja, że nagle nam potrzeba, aby się ratować po, załóżmy, tej zarazie tak wysokimi pożyczkami, pierwszy raz w historii kontynentu 750 miliardów euro. Nie są to wartości nikomu, są to wartości nikomu nieznane. I ta informacja od Wojtka Dobrzyńskiego, że w sekundę polski dług rocznie 2568 zł dostarcza oficjalnie informacji, oficjalnie, że te oficjalnie, że te rządy w ogóle nie potrafią zarabiać, że w zasadzie oni reprezentują poziom, myślę nawet nie przedszkolaka, bo oni działają na zasadzie otwartego worka pieniędzy, otwartego worka z kredytami. Nie ma nadzoru, nie ma żadnej strony jakiegoś to. Krzysztof tylko był, brał udział w Sejmie w posiedzeniu na temat zasobów państwa, w ogóle stanu państwa, aktywów państwa. I co, do dnia dzisiejszego, to było w roku chyba 2019, nie mamy tej informacji. Musimy być bardzo konsekwentni i uparci, aby uzyskiwać, wywierać presję. Bo ja uważam, że presja ma sens, bo ratyfikacja, ten projekt rządowy ustawy już miał wejść do Sejmu 30 marca i nie wszedł. No właśnie, Ewo, ja przepraszam, ale jak ja zadawałem ci godzinę temu pytanie na temat, żebyś zreferowała nam sytuację, to ja właśnie chciałem, żebyś powiedziała w szczegółach o tym, że 30 marca miało być głosowanie w Sejmie. Ja nie pytałem o to nasze spotkanie w komisji parlamentarnej, gdzie nas zablokowali, tylko o głosowanie w Sejmie 30 marca, które miało się odbyć zgodnie z zapisem w dzienniku premiera Morawieckiego z dnia 16-17 marca, który to zapis zniknął i chciałem, żebyś mi powiedziała, w jakich okolicznościach to głosowanie 30 marca się nie odbyło, czy zostanie ono teraz przeprowadzone 13, 14, 15 kwietnia i czy na podstawie tego głosowania, czy tam zostaną podjęte decyzje, czy i jak ratyfikować umowę z Unią Europejską. To chciałem, żebyś wyjaśniła, jaki masz stan wiedzy na ten temat.
No czytam aktualny regulamin Sejmu, bo regulamin Sejmu w okresie zarazy został zmieniony. Nie zauważam tam różnic co do procedowania projektów ustaw. Projekt ustaw proceduje się w dystansie 7 dni. Pierwsze czytanie, czyli załóżmy to, które miałoby się odbyć teraz 13 czy 14, pierwsze czytanie może się odbyć po upływie 7 dni od dnia, w którym posłowie otrzymają projekt ustawy. A no nie więc już rząd. No jest po terminie. Więc nie można z dnia na dzień, chociaż rząd praktykuje, czy większość rządowa w Sejmie praktykuje działanie z dnia na dzień, ale to jest łamanie regulaminu. 7 dni dystans. Zapytajmy posła Sachajko, czy otrzymał projekt, ten rządowy projekt w sprawie ratyfikacji, czy już otrzymał ten projekt. No właśnie. I od wtedy... No. Czyli nie zapytałaś go jeszcze. Nie zapytałaś, nie wiesz, czy otrzymał. Nie otrzymał. Wczoraj albo przedwczoraj informował, że nie otrzymał. A według procedur, gdyby otrzymał na przykład jutro, nie, no w poniedziałek, to od momentu, kiedy otrzyma, powinno minąć 7 dni, tak? Jest, do pierwszego czytania. Do pierwszego czytania. Powinien być dwa razy czytany. Jest możliwość przesłania. Znaczy potem projekt wędruje do Senatu. Senat może wnieść poprawki i tutaj cały czas społeczeństwo może wywierać presję. Myśmy jako PZN przesłali 460 posłom informację szczegółową, te 11 kartek naszego weto sprzeciwu oraz 100 senatorom, czyli całemu parlamentowi polskiemu przesłaliśmy szczegółowe informacje. I nasze społeczne stanowisko sprzeciwu. Czyli z tego wynika, że się zapowiada nam bardzo ciekawy kwiecień. Jeśli nie skrócą procedur i nie będą głosować z dnia na dzień z pominięciem Senatu na dodatek, to jeśli by się mieli stosować do procedur, to zanim zaczną cokolwiek podpisywać z Unią Europejską, to jeszcze może minąć przynajmniej miesiąc, tak? Tak, powinno być. Niemniej, Krzysztof, potwierdź, z drukiem 159, czyli z działaniem prawa wstecz, dokładnie projektodawca, czyli posłowie PiS, złamali regulamin Sejmu i Senatu. Procedowali bez tego dystansu 7-dniowego i przeprocedowali zmianę w prawie górniczym, gdzie prawo zaczęło działać wstecz, 6 lat wstecz. My już to przeżyliśmy z drukiem 159. To jest zmiana w prawie górniczym. Muszę się podłączyć. Tak, to oddamy głos Krzysztofowi i będziemy zbierać ku końcowi. Tak, ja tylko tak podsumuję. Proszę Państwa, debatujemy w tej chwili, nawet gdyby tak było, że te 700, gdyby Polska ratyfikowała to i gdyby żaden kraj solidarnie byśmy mieli odpowiadać za te 750 miliardów złotych euro długu, tak? Nawet gdyby to Polska, żaden kraj inny nie może spłacać, to jest taki maksymalny. Proszę Państwa, to jest 750 miliardów euro, czyli to nie jest nawet bilion. A my mówimy ja chcę powiedzieć, wszyscy się uaktywnili w tym zakresie, a co jest, jeśli chodzi o 200 bilionów złotych w polskich zasobach, bez tych prognostycznych. Ja tylko na to zwracam uwagę, jak ludzie dzisiaj wszyscy, bo ja z dużym uznaniem odnoszę się do tego, co zrobiła pani Żełuska, co robi pan, bo ona to jakby pierwsza to zauważyła, bo to tylko świadczy, że społeczeństwo polskie musi być czujne i ona nie ma wiedzy we wszystkich tematach. Ona jest lepsza w prawie, ja jestem być może lepszy w zasobach i tak dalej, ale ja chcę tylko pokazać, że pobudziliśmy tutaj pół Polski w tych patriotycznych odruchach, gdzie mówimy o 750 miliardach, a nie mówimy nic, a nie mogę, nie widzę takiego zaangażowania, gdzie możemy utracić 300 bilionów złotych, bo te 200 bilionów, co to policzyłem, to jest tylko i wyłącznie... prognostyk. To jest złoża udokumentowane, a my złóż nieudokumentowanych mamy 3 razy tyle. Więc oto ja ciągle jakby chcę zwracać uwagę na
podejmujmy działania według hierarchii ważności. Wytypujmy to i skupmy się ogniskowanie na tym temacie i zaczynajmy tylko to, nie? I pilnujmy tego, bo my będziemy wszyscy dzisiaj mówić o funduszu odbudowy, a w międzyczasie koncesje lecą, prawo się tam zmienia i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko nam ucieka. Cała koncentracja tych ruchów patriotycznych idzie w bocznym kierunku, a ten główny nurt jest przejmowany przez obce kapitały, przez korporacje. No. I to mnie martwi, i to mnie bardzo martwi. I ja już nie wiem, co mam zrobić, bo ja nie dam się zwieść z tej ścieżki. I te pięć priorytetów, co powiedziałem, te zasoby, to jest najważniejsza sprawa. I myśmy wszystkie, od Dobrzyńskiego po Żełuska, bo wszystkie media powinny tylko się zająć tym tematem. Nie, że ale my się tym zajmujemy, ale to chodzi o to, że głosowanie było i trzeba na nie jakoś tam zareagować. Nie, dobrze, tak, no nie no. Można nawet powiedzieć, że jakby to głosowanie dało zielone światło do podpisania umowy z Unią Europejską, to my nie stracimy miliarda, tylko na przykład 200 bilionów, bo to też można iść w tym kierunku, bo jeśli oddamy nasze zasoby naturalne jako poręczenie długu, to te nasze zasoby zostaną przeliczone według twojego przelicznika wtedy. No tak, no dlatego ja zadałem te 40 pytań. Bo szkoda, że nie ma czasu, bo ja bym mógł te 40 pytań, ja sobie zadałem troszkę trudu, żeby przygotować te 40 pytań i tam też pytam się o ten dług rzeczywisty, o którym ty mówisz, a ten dług potencjalny, ten dług ukryty, bo to jest jeszcze następna sprawa, jest to, tak się dzisiaj prowadzi te finanse publiczne, dlatego chciałem, żeby pan Sachajko, poseł, zaprosił ministra finansów i bezpośrednio nam na te tematy odpowiadał, ale być może na następny zespół zaprosi go i będzie miał już te pytania, może się jakoś do nich ustosunkuje, nie? Mhm. W każdym razie myślę, że wywieranie presji i patrzenie teraz na ręce politykom w najbliższym tygodniu, co tam będą majstrować w Sejmie i zbudowanie przekazu medialnego, że jeśli podpiszemy niekorzystną umowę, to stracimy zasoby naturalne warte 200 bilionów, a nie jakieś tam 750 miliardów euro. Nie, że stracimy, ale wszystko po tym rządzie się wszystkiego można się spodziewać, że jest pytanie, dobrze, bierzesz kredyt, czym go zabezpieczasz, nie? Albo wierzyciel się pyta, ja ci nie udzielam, ponieważ nie masz zdolności kredytowej, bo jak ktoś ma 1 300 000 długu oficjalnego plus ukrytego w ZUS-ie 5 bilionów, no to co my ci możemy powiedzieć? Ty jesteś bankrutem. Mhm. Więc czym to zabezpieczysz, nie? Tak, Ewa jeszcze chciała coś dodać i będziemy kończyć, tak, Ewo? No, ja prześlę wszystkim Państwu tekst pisma skierowanego do premiera, prześlę szczegóły, jesteśmy w kontakcie. Pana Marka bardzo proszę, żeby czuwał, co tam zniknie z tego protestu sprzeciwu Trybunału Konstytucyjnego Niemiec. I oczywiście, Krzysztof, no my jesteśmy oko PZN, nie jesteśmy monotematyczni. Uruchomiliśmy ten kanał na YouTubie oko PZN i cały czas jesteśmy w tej chwili na konferencji w kopalni Krupiński. Pamiętasz, jak łączyłeś się również z Australią w sprawie procesowania węgla w złożu. W tej chwili to publikujemy. I po kolei przerabiamy wszystkie możliwości zasobowe, cały dorobek oko PZN przez lata właśnie na tym kanale YouTube i na wszystkich mediach społecznościowych to czynimy. No chciałabym, żeby większe przełożenie miały posiedzenia w Sejmie. Żeby dobrze, te posiedzenia Ewa, w Sejmie... A to mam pytanie jeszcze, czy te 40 pytań, które wysłałem tobie, one zostały przekazane w jakiś sposób, czy to posłowi Sachajko i tak, żeby wysłał je do strony rządowej celem udzielenia odpowiedzi na te pytania? Nie wiesz, co się dzieje z tymi pytaniami? Będę interweniować. Wysłaliśmy pytania również od doktora Andrzeja Wilka. Te kilkadziesiąt pytań po pierwszym posiedzeniu zespołu w sprawie likwidacji górnictwa polskiego. I tak do dzisiaj dnia nie mamy odpowiedzi. Będę interweniować. Dobra. No,
Proszę Państwa, dziękuję. No tak. Zasygnalizujemy jeszcze temat kolejnej konferencji. Tak, tak. To udało mi się na razie zrobić. Słuchamy, Bogdanie. W związku z bardzo negatywnymi wypowiedziami części liderów związków zawodowych, nawet posłów i senatorów PiS, wobec tego porozumienia głównych central górniczych związków z rządem, staram się dotrzeć do tych wszystkich ludzi, posłów, senatorów, liderów związków, no i na razie mam bardzo pozytywne odpowiedzi i zapraszam ich na udział właśnie w tej kolejnej konferencji. Wypracowanie alternatywnego programu wobec tego ogłoszonego przez stronę rządową. No i wszyscy ci przedstawiciele, z którymi na razie rozmawiałem, to już jest Związek Kontra. Wysłałem do sierpnia 80 materiały. No jest bardzo pozytywny odzew też posła Marka Wesołego z PiS-u. Już jakby zadeklarował chęć udziału w tej konferencji. No i będę próbował jeszcze zaprosić, doprosić do tej konferencji innych parlamentarzystów ze Śląska. Może w końcu udałoby nam się powołać taki zespół sprzeciwu wobec tej polityki rządu złożonego z parlamentarzystów i przedstawicieli związków zawodowych. Jeszcze jedna sprawa. Myślę, że już taki najwyższy czas, żeby spróbować łączyć te wszystkie środowiska patriotyczne wokół tego naszego programu, tych kilku punktów, o których mówił Krzysztof, i może zastanówmy się, czy nie byłoby dobrze którąś kolejną konferencję właśnie poświęcić na takie spotkanie, zaprosić tych liderów, no żeby przedstawić im ten program, z którym idziemy, żeby oni go też głosili, żeby docierać do społeczeństwa, do jak największej liczby społeczeństwa, i zainteresujmy też te wszystkie niezależne telewizje. Jestem jak najbardziej za. Bogdanie, ja rozumiem, że ta twoja korespondencja i kontakty z posłami dotyczy zorganizowania konferencji online tutaj u nas w ramach Rady Inicjatyw. Tak, tak. Tak, okej, to czekamy, aż ustalimy więcej szczegółów. To my ustalimy jeszcze, tak? 17 albo 24. Oczywiście, jak tylko ci się uda, obydwa terminy wchodzą w rachubę, a z Wojtkiem i z polityką monetarną, z pieniądzem suwerennym się dopasuje wtedy. Panie Hubercie, no i dojrzewają powoli kolejne tematy, które Marek też proponował już chyba ze 2 miesiące temu, czyli kwestia zdrowej żywności, tak? I Marku, jakbyś mógł zapowiedzieć, powiedzieć, jakie tematy proponowałeś 2 miesiące temu, bo rzucilibyśmy je na wokandę w kwietniu. Mikrofon. Tak. Muszę dwa miesiące temu mówiłem właśnie o pieniądzu suwerennym, to był jeden temat, no i kwestia bardzo ważna w kontekście pandemii, to jest zdrowa żywność i odpowiednie dbanie o swój własny system immunologiczny. To ja mam taką propozycję, ponieważ a propos zdrowej żywności, w ogóle zdrowia, mam tutaj pewne kontakty i może w przyszłym tygodniu byśmy taki panel zaplanowali. Ponieważ Bogdan nie jest jeszcze pewny, czy z posłami się uda mu doprecyzować w ciągu tygodnia i doprowadzić. Może do nawet lepiej by było na 24. Tak, a Wojtka za tydzień nie ma, a ta zdrowa żywność i w ogóle zdrowie, to bardzo mi by pasowało w tym momencie. No, to znaczy, pytanie. Tak się składa, że ja też będę w drodze. Za tydzień. W przyszłym tygodniu, także będę nie na miejscu i to trochę koliduje mimo wszystko. No to przekładamy w takim razie. Nie powiemy na kiedy, ale chodzi o to, że ten temat, który zgłaszałeś, to on tam, prawda, był na półce z racji tego, że zajmowaliśmy się tym, kwestią zasobów. I rozumiem. Dzisiejsze spotkanie udowodniło, że był sens, bo może dzięki nam takie rzeczy się w tym momencie dzieją. To znaczy nie dzieją się, tak? Zostały zablokowane, wycofane, przemilczane. Mam nadzieję, że to również dzięki nam.
I w takim razie zapisalibyśmy na wokandę ten temat zdrowia, zdrowej żywności, nie wiem jak to się jeszcze na to mówi, ekologicznej żywności, suplementów diety, zdrowego trybu życia, ziół, prawda, olejków i tym podobnych spraw, bo temat jest bardzo na czasie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To może pana Ziębę by się udało jeszcze. Jestem za, to nie tylko jego. Ja mam też innych, prawda, jak to się mówi, liderów tego, ale jakby wszystkich wziąć naraz i z nimi porozmawiać, myślę, że to byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie. Produkcja konopi, którą proponuje poseł Sachajko, zastąpienie plastiku przez produkty z konopi. Mhm. O konopiach słyszałem, ale żeby plastik zastępować konopią, to nie. No, ja się z chęcią dowiem. Ja się z chęcią wszystkiego na dowiem. Na odwrót, plastik zastępować konopiami. To znaczy chodzi o opakowania rozkładające się. Aha, okej, okay, żeby były naturalne, bo worek foliowy 400 lat, tak, rozkłada się. No właśnie, o to. No to opakowania można robić właśnie z konopi. I rozumiem, że poseł na ten temat się wypowiedział, ma wiedzę, tak? Jest ekspertem w tej dziedzinie, tak? Panie Bubecie, no zajmował się tematem. Co pan zrobił? Co pan zrobił panu posłowi Sachajko, że pan Sachajko od 3 tygodni nie uczestniczy w naszych spotkaniach? Nie? A ja nie wiem, no może zajęty jest. Ale proszę przedzwonić do niego. Trzeba będzie w takim razie. Ja myślałem, że po prostu wyczerpał formułę. Za tydzień się spotkamy w takim razie. Razem. Czy ktoś jeszcze coś na koniec? Dziękuję za uwagę. Ja prosiłabym Krzysztofa, żeby przybliżył nam też króciutko swoje plany na zdrową żywność. Wiem, że się przygotowujesz. Następnym razem. Dziękuję za uwagę. Dzięki bardzo. Dziękuję. Miłego weekendu wszystkim życzę. I miłego wieczoru. Wzajemnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.